Podczas drugiej odsłony Kongresu Kopernikańskiego w Krakowie otworzyliśmy uroczyście Kolegium Filozofii i Teologii. Ale my będziemy rozmawiać o sprawach nieco bliższych człowiekowi, bo o medycynie. Izba Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej, profesor doktor habilitowany nauk medycznych, pan Andrzej Rynkiewicz. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam. Ja najpierw zapytam, panie profesorze, co oznacza to serduszko z... Serduszko to jest 30, klub, tak? Klub 30, to byłem swego czasu prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jeszcze przed moją prezydurą zorganizowaliśmy takie stowarzyszenie młodych naukowców, którzy powiedzmy jeszcze w latach swoich 30., czyli w trzeciej dekadzie, osiągnęli jakieś sukcesy naukowe. I pan to nosi od... I to jest klub młodzieżowy. Nie, ja już dostałem niestety, jakby trochę starszy, bo w moich czasach młodości nie było niestety tego klubu. Ale wśród tych członków tego klubu są już i prezesi towarzystwa, i szefowie katedr, profesorowie. Także zaczynali jako młodzież. Myśmy nawet specjalnie zorganizowali taki klub. O, może to jest dobry pomysł na Akademię Kopernikańską, żeby młodzież napierała na profesurę, tak? Żeby walczyła o swoją pozycję. To jest zawsze bardzo dobrze, kiedy młodzież napiera. I temu, i to była taka promocja. I temu ma służyć między innymi Akademia Kopernikańska. Tak. Właśnie po to, żeby łączyć, żeby te pomysły przepływały więc od doświadczonych do młodych i od młodych do doświadczonych. Bo przecież to jest uczymy, się, droga nauki, uczymy tak. się całe życie, prawda? Zatem ja zawsze mam taką dewizę i to chyba się sprawdza, że mój sukces, bo już jestem trochę starszy, polega na tym, że moi uczniowie czy wychowankowie są mądrzejsi ode mnie, czy lepsi, tak? Bo jeżeli ja czegoś takiego nie osiągnę, to znaczy, że przegrałem. Bo niestety w polskiej nauce, myślę, że to jest jedna z koncepcji Akademii Kopernikańskiej, że pokonywać pewne opory, często się używa takiego określenia feudalizm naukowy, prawda, żeby znaleźć tych młodych ludzi, którzy będą nas zastępować i będą lepsi. A nie, żeby ich trochę jakby przytrzymać, blokować i czekać do spokojnej emerytury i dopiero wtedy im pozwolić zajmować pewne stanowiska i tak dalej. Na przykład w naszych tych stowarzyszeniach naukowych, ja jestem bardzo za tym, co mnie spotkało w towarzystwie kardiologicznym, żeśmy skracali okres piastowania funkcji. Na przykład prezesa z 4 do 2 lat. Niektórzy na to narzekali, mówią, jak to przez... co się da zrobić przez 2 lata? Ale 4 lata to nie jest jakiś strasznie długi okres. A dwie kadencje, tak? No tak, jeśli w grę wchodzą kolejne kadencje. Ale w Europie się nauczyliśmy, że to trzeba szybko zmieniać, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo ludzi zdolnych z osiągnięciami jest bardzo dużo. Dlaczego ich trzymać jakby w tym kotle pod parą? Trzeba wszystkich wykorzystać, ile się tylko da. Zawsze się, jest takie powiedzenie, że nerki... Dwie inne parzyste narządy, a serce jest tylko niestety jedno. Jedna i to jest ciężkie zadanie właśnie dla kardiologu, bo serce nie ma możliwości nawet odpoczynku, czyli sobie zatrzymania się. Tak, on serce nie śpi nigdy. Moje główne pytanie dla studentów, teraz głównie mam studentów 5-6 roku, to jest takie pytanie, jak długo może żyć na przykład komórka mózgowa czy mózg bez krążenia po zatrzymaniu akcji serca? 5 minut. Serce może przeżyć mięsień jakąś godzinę. Mięśnie obwodowe może 4-6 godzin, ale mózg tylko 5 minut. Czyli serce nie ma możliwości, żeby sobie się zatrzymać, trochę odpocząć. Bardzo dużo wydarzyło się w kardiologii, prawda? Bardzo, tak. To znaczy kardiologia się bardzo zmieniła. Zresztą kardiologia jest jedną z tych dziedzin medycyny, która spowodowała, że medycyna stała się nauką. Kiedyś to była sztuka i wielu kolegów ciągle mówi, że to jest jakby sztuka, czyli opierając coś na intuicji, doświadczeniu, talencie, a dzisiaj opieramy się na czymś, co nazywamy medycynie opartej na dowodach czy na faktach. Robimy badania kliniczne randomizowane i mamy przekonanie o tym, że ten fakt naukowy udowodniony w eksperymencie można stosować bezpiecznie u ludzi. Potem to wchodzi w i procedury. Tak jest, to dopiero gdzieś od połowy lat 70. Mamy właśnie medycyna zaczyna być nauką. I czyli polska kardiologia chyba nie ma się czego wstydzić. No zdecydowanie nie. Jak się otworzy, zmienił się ustrój, prawda? Bo zanim nie było zmiany ustroju, ja pamiętam, żeśmy, byłem bardzo młody jeszcze wtedy lekarzem, były zjazdy jesienne towarzystw polskich, na których występowali nasi szefowie, prezydenci, którzy mieli prawo pojechać za granicę na jakiś tam kongres i przewozili tą wielką wiedzę. No, granice się otworzyły, myśmy zauważyli, że wcale nie jesteśmy ani gorzej wykształceni, albo mniej mądrzy, czy mniej utalentowani. Wielu ludzi też wyjeżdżało, odnosiło różne sukcesy i naukowe, i też
niekoniecznie naukowe, ale sprawowali się świetnie jako specjaliści. I to się bardzo zmieniło, także doszlaszmujemy do świata, chociaż mam takie wątpliwości, że w tej chwili jest takie pewne spowolnienie, bo mamy za mało środków finansowych na służbę zdrowia, to trzeba cały czas no mówić. Tak, ale to jest to właściwie odkąd funkcjonuje pojęcie służby zdrowia już w tym nowoczesnym, posttotalitarnym rozumieniu ustrojowym, to cały czas tych pieniędzy jest za mało i no my to trochę przegrywamy. Myślę, że w nauce też jest za mało. No może właśnie taka inicjatywa jak Akademia Kopernikańska, to będzie jakby kolejny ośrodek, który będzie walczył z politykami o to, żeby poprawić finansowanie nauki, bo bez tego nie będzie postępu, tak? Nie poprawimy się. Każdy pieniądz, złotówka zainwestowana w naukę, powiedzmy, przynosi w krótkim czasie z 10 zł dochodu. To samo jest w medycynie. Izba Nauk Medycznych jest kolejna, którą wkrótce Akademia będzie uruchamiać. Pewnie wtedy już też będziemy więcej Kolegium wiedzieli, medyczne, prawda? Tak. Myślę, że... I to będzie Pana ukochany Olsztyn. Ja myślę, że ja nie jestem dziekanem, jest Pan profesor Dziki, ale tu namawialiśmy Pana ministra Czarnka, żeby myśleć o tym, żeby była ta baza naukowa, czy narzędzie pracy dla kolegium. To musi być nowoczesny szpital kliniczny. Tego jeszcze nie ma w Olsztynie. I są różnego rodzaju inicjatywy, ale mam nadzieję, że to kolegium medyczne będzie tym takim spustowym mechanizmem, że się środki uruchomią, że może ludzie się też zjednoczą, mamy pewne idee, bo my mamy różne konfliktowe sytuacje, prawda? A szpital kliniczny jest dla wszystkich i wszyscy powinni usiąść przy jednym stole, naciskać na odpowiednich ministrów. W Olsztynie trzeba zbudować nowoczesny szpital kliniczny, który byłby świetną bazą dla tego kolegium medicum. Jeżeli to ma być ośrodek promieniujący na Polskę, może w Europie, to musi być bardzo dobrze wyposażone, to musi być narzędzie pracy. Tego nie da się wymyślić, siedząc przy komputerze. To ja jeszcze chciałem zapytać o jedną rzecz. Cały czas mówi się o tym, że mamy niedobór kadry medycznej, że lekarzy jest za mało. Tak. Między innymi też dlatego, że część lekarzy wyjeżdża z Polski, korzystając z możliwości, jakie daje rozwój. Myśmy trochę przegapili taki moment demograficzny, że kadry zaczęły się nam starzeć, to złe słowo. Powiedzmy średni wiek chirurgów dorastać. To jest 50 lat, samo jest pielęgniarkami. I państwo trochę jakby zapomniało, że trzeba trochę otwierać nowe szkoły, myśleć o tej edukacji. Z tego się zrobiła duża luka. W tej chwili mamy lekarzy, emerytów stanowczo za dużo. Myślę, że to trzeba zmienić. Jest takie zagrożenie, że jak otwieramy bardzo dużo nowych kierunków, no to będzie jakość tego kształcenia gorsza. O to chciałem zapytać, prawda? Bo medycyny, oddziały, wydziały medyczne pojawiają się w uczelniach bez dotychczasowych tradycji w tym obszarze. I teraz pytanie, czy to jest dobrze, czy to jest źle? To są takie dwa podejścia, bo te wydziały medyczne mogą mieć charakter bardziej akademicki albo zawodowy. Na przykład w Londynie też jest bardzo dużo szkół medycznych, które kształcą ludzi do zawodu, tak? A czymś innym jest trochę jakby uniwersytet, gdzie oprócz tego kształcenia zawodowego też uprawia się naukę. Czyli myślę, że to mniejsze ośrodki zawodowo, też tak? Tak może być. Ja myślę, że nawet w takich ośrodkach, nawet mniejszych, gdzie nie ma aż tak dużo profesorów, można też nieźle nauczyć zawodu, tak? Myślę, że to jest możliwe, tylko muszą być odpowiednie instytucje, regulacje, żeby to kontrolować, żeby tego dopilnować, żeby nie wypuścić tego jakiegoś dżina z butelki, że wykształcimy nagle sporo ludzi, których później trzeba będzie dokształcać, bo będą popełniać błędy i tak dalej, i tak dalej. A tego wolelibyśmy uniknąć. Panie profesorze, ja z nadzieją, że będziemy mogli już z dużym optymizmem spotkać się podczas otwarcia Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Dzisiaj właśnie siedzimy obok sztabki złota, to w siedzibie Narodowego Banku Polskiego. Tutaj się dowiedziałem, że to jest wartość około 4 milionów. Potrzebujemy może jakichś 200 przynajmniej takich sztabek, żeby budować szpital kliniczny w Olsztynie. Mam nadzieję, że Polskę stać na to, żeby to zrobić. Profesor Andrzej Rynkiewicz, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.